zasypiania po godzinach? Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.8.9 moda, który się nazywa Industrial Craft 2 zresztą. No i dodaje nam takie bardzo techniczne różne rzeczy, generatory prądu i takie tam kopalnie, które same kopią, wykopują nasze rudy i tak dalej, i tak dalej. No dużo, dużo pomocnych rzeczy, także co trzeba zrobić? Trzeba pobrać plik z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniabg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniabg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Industrial Craft pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu jesteśmy na takiej stronie, gdzie są właśnie takie projekty, to się tak nazywa. Industrial Craft 2 jest cały czas w fazie budowania, także to, co dzisiaj pobierzemy, niekoniecznie jutro będzie tutaj w tym samym miejscu, ale zawsze można dojść do tego potem poprzez kliknięcie tutaj, jak widzicie, tutaj jest 159 i tutaj również jest 159, wcześniejsze są, jak widać, tutaj. Tu jest zawsze w tym miejscu, jak gdy wejdziemy na tę stronę, zawsze jest najświeższy plik do pobrania. No i który plik pobieramy? Nie pobieramy API jar, nie pobieramy dev jar, tylko pobieramy to z końcówką jar, czyli ten zawsze z tych trzech, które tutaj są do pobrania, pobieramy ten dolny. Zatem klikamy tutaj na to i stąd pobieramy moda. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować i do zainstalowania tego moda, oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne Minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.8.9, ale taki z końcówką Minimum 1757. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 782. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 782 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.8.9. I uwaga, w filmiku 782 ja instaluję Forge'a z końcówką 1699, ale Wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję z końcówką minimum 1757. Minimum. Może być większa, ale taka musi być najmniejsza. Ok. Co musimy zrobić, żeby zainstalować? Otóż, żeby zainstalować, musimy wejść do folderu %appdata%roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.8.9, takiego z końcówką minimum 1757. I ten folder .minecraft sobie musimy gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić w razie, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. Za moment to zrobię, bo tu widzę, że mam, czyli to jest ten folder, który sprawdzałam, także za moment się widzimy. Ok, już sobie pozmieniałam, także właśnie w tym celu się robi kopię folderu .minecraft, żeby móc sobie właśnie zmieniać, sprawdzać i tak dalej. Ok, czyli tak jak mówiłam, wchodzimy do folderu %appdata%roaming, znajdujemy folder .minecraft, w którym mamy zainstalowanego Forge'a z końcówką minimum 1757, no i wchodzimy do tego folderu, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. Mamy go tutaj w folderze mods, jest zainstalowane, zamykamy i uruchamiamy launcher. I czekamy, aż nam się tutaj wszystko pootwiera. Tak jak mówiłam, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 1757. Klikamy play i czekamy, aż nam się pojawi strona z logo Mojanga i pracującym Forge'em. Właśnie z numerkiem 1757. No halo, halo. Jest i tutaj jest Mojang i tutaj nam Forge pracuje ciężko. Konstruktuje, inicjalizuje
i tak dalej, i tak dalej. Także jeszcze moment, musimy poczekać. Jeszcze momencik. Ok. Aha, tutaj mam w swojej tej pseudopaczuszce moda, który się nazywa Better PVP i jak widać jest jego aktualizacja, ale nie będziemy się teraz tym zajmować, więc klikam tu nie. Ok, wchodzimy w moc i tu mamy Industrial Craft. Ok, gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. Oczywiście można by stworzyć nowy świat, ponieważ mod dodaje nam nowe rudy i żeby ich daleko nie szukać, można by po prostu nowy świat stworzyć, żeby były, no ale jak się nie stworzy nowego świata, to one się znajdą tam, gdzie jeszcze nie byliśmy. Także mam tutaj ten świat, który mam zwykle. Przejdźmy sobie może na tyły domu. Będzie tam słoneczko ładne. O. Okej, no i co? I cóż, no wchodzimy w E jak ekwipunek i tutaj na końcu mamy wszystko, co z Industrial Craft 2 jest związane. Jest tego mnóstwo. Jak widzicie, mnóstwo. No i tutaj to się zaczyna, także tutaj są pierwsze maszyny. Trzymam nad tym strzałkę nad generatorem, klikam R jak robak i generator się robi w ten sposób, a baterijkę się robi w ten sposób, a kabelek się robi w ten sposób. Hej, kabelka się nie robi. Industrial Furnace się tak robi, a tego się nie robi. Dziwne, bo w poprzedniej wersji się robiło, czyli, ale tak jak mówiłam, tenże mod jest cały czas poprawiany, robiony, także dziennie może być kilka aktualizacji, także musicie sobie sprawdzać. Tu akurat nie ma craftingu, albo po prostu ja mam stary, już wiem, ja mam stary jej, musiałabym go zaktualizować. Dlatego, że aktualizacja jej również się również wymaga zmienienia Forge'a na jeszcze wyższy, także musicie zwrócić na to uwagę, że jeżeli będziecie zmieniać sobie jej, aktualizować, to wtedy Forge musi być jeszcze wyższy niż ten, który jest potrzebny do Industrial Craft. Także zwróćcie na to uwagę. No, w każdym razie Industrial Craft w ten sposób działa. Weźmiemy sobie generator, weźmiemy sobie tutaj coś takiego, Bad Box R. Bad Box się robi w ten sposób. Po zmianie jej się dowiecie, jak się kraftuje to wszystko. Ok, weźmy sobie Bad Box i weźmy sobie węgiel. Węgiel, mamy węgiel. I jak postawimy sobie tutaj generator i do niego wsadzimy węgiel, to nam się tutaj produkuje prąd i to dosyć, jak widzicie, szybko. No i ten prąd postawimy sobie obok Bad Box i ten Bad Box już nam pobiera z tego urządzenia, z tego generatora. Prąd nam zabiera po to, żeby tutaj w nim przechowywać i tutaj z niego można sobie potem kablami rozprowadzać ten prąd. Także jak widzicie, mod działa. Trzeba jeszcze zmienić sobie właśnie jej, żeby wszystkie receptury były. No i ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Także tymczasem trzymajcie się, pa pa! Thank you.